Czekałem, czekałem i się w końcu doczekałem. Już teraz mogę z wami odebrać nagrody za ostatnią kampanię na mapie globalnej. Moi drodzy, witam was serdecznie, jestem Ulti i tym razem nadeszła upragniona chwila przez graczy, czyli właśnie odbiór nagród. Zobaczmy, co ciekawego możemy odebrać, no bo od razu mówię, że czołgów, no to tym razem odbierać nie będziemy, ponieważ tak się składa, że mam już wszystkie i po prostu szkoda mi marnować punktu sławy i obligacji. Bardziej opłacalne będzie wydanie punktów sławy na przykład członkini załogi albo na obligacje czy też kredyty. Z fajnych rzeczy gracze, moi drodzy, mogą dostać fioletową turbosprężarkę w tej edycji i można także za darmo zbudować KW4 kreślawski albo 50TB prototyp. Ja już prototypa mam, więc teraz wybieram sobie kreślawskiego po raz drugi, bo już go sprzedałem, taki jestem Janusz biznesu. No i co? Lecimy, moi drodzy, z wydawaniem punktów. Zobaczmy, co ciekawego możemy tutaj wziąć. Na początek obligacje. Mam ich w tym momencie 5000, prawie 600. Po zakupie tych zestawów powinno być 3 koła więcej, jeśli umiem liczyć i matematyka nie jest mi obca, aczkolwiek ja już wam wiele razy mówiłem, że ja maturę z matmy, to ledwo to zdałem, kurde, tam 44 albo 42% były, więc szału nie było, zbyt mądry z matmy nie jestem, ale jeśli wszystko dobrze liczę, 3000 nam doszło. Mamy jeszcze 1400 punktów, wydajmy je na kredyty, tak aby mieć więcej hajsu. Zaraz powinny być 3 bańki, o proszę bardzo, 3 bańki są. 3 bańki już mamy, elegancko, elegancko, lecisz, lecisz, Malina, dawaj mi te punkty. No i co, 5 baniek, nie no, teraz to już jestem, słuchajcie, praktycznie bogaty. I tak sobie myślę, że warto byłoby wziąć te przewodniki, ponieważ po prostu załoga może się dobrze wyszkolona przydać, prawda? One nie są takie tanie, a nacji w ocie troszeczkę jest, więc te punkty nam już prawie ubyły. Zaraz będzie niecałe 500. O, proszę bardzo, jeszcze włoskie, no. Szkoda, że schematów nie można wziąć w tym sklepie. No i co? Styl 3D dla M60 nie mogę wziąć, bo mam. Styl dla V-ki nie mogę wziąć, bo już mam. Styl Wojownik Wschodu to nie wiem, czy fajny? Dobra, weźmy jeden taki, weźmy. No, co, nie weźmiemy? Załogantki, weźmy załogantki. Załogantki się przydadzą, będą nam tutaj co robić. To oczywiście dzielnie służyć. I co możemy jeszcze wziąć? Te zestawy są bardzo przeciętne, choć 200%... na godzinę? Ej, 200% doświadczenia na godzinę to nie jest takie głupie, dobra. To ja sobie to już, moi drodzy, wydam, bo to jest dużo klikania. I jeszcze do tego wezmę sobie konto premium. Aczkolwiek to się chyba nie opłacało na jeden dzień za 35 punktów. Dobra, punkty prawie wydane. Mówię, wydam jeszcze resztę na te rezerwy. No i co? Możemy, moi drodzy, przechodzić do działań, czyli do bitew, ponieważ w tym odcinku będę chciał zagrać dwie na fałce i na karo. Zaczynamy od włoskiego magazynka. Uznałem, że zagramy karo i fałką, dlatego że w tej edycji chieftain jest niedostępny, nie można go ani wylicytować, ani zdobyć za bitwy. 907 jest wyborem oczywistym, to powinien być pojazd najważniejszy po chiefie. No i pytanie właśnie, czy wybrać fałkę czy karo. Dla mnie, no, wyborem jest zdecydowanie fałka, dlatego że po prostu ma i super działo, i pancerz, i żywotność, no po prostu pasuje do mnie. Karo wymaga na pewno dużo więcej umiejętności, myślenia, a z tym myśleniem u mnie jest różnie, więc no dla mnie zdecydowanie fałkę, jeśli macie umiejętności takie średnie albo dobre tylko, no to fałka dla was będzie zazwyczaj dużo lepsza. Dla może jakiegoś tam elitarnego gracza karo jest lepsza, ale mówię, ten pojazd wymaga mega umiejętności. Dlaczego i jakich umiejętności? Przede wszystkim musicie mieć bardzo dobry timing. Timing to jest po prostu umiejętność odnalezienia się w trakcie bitwy i znalezienia w takim miejscu, aby robić damage. Niestety, ale gracz słaby zazwyczaj jest źle ustawiony i nie jest tam, gdzie powinien być, aby robić damage. Grając karo, widzicie, znając chociaż troszeczkę graczy, udało mi się już dać pechę w szarfu, która mogłem dać dwie, gdybym był lepszym graczem i trafiał w punkty, gdzie wchodzi z damage'em, a nie w gąski. Ale to jest to, że trzeba umieć się dobrze ustawić, a fałką po prostu jedziesz tam, gdzie jest bitwa i robisz damage, więc no mówię, jest to dużo prostsze. Nie musisz tyle umieć, bo po prostu jedziesz i się bijesz. Tu trzeba właśnie szukać przestrzałów, kombinować, a to mówię, nie każdemu wychodzi tak dobrze. Co jeszcze chcę powiedzieć? Dużo graczy pytało się mnie, ile obligacji
dać na aukcję. Czy dać 15, 20, 30, 40, a może nawet i 50 tysięcy, więc ja uważam, że raczej 30 tysięcy powinno już wystarczyć, natomiast każda wartość mniejsza niż ta, to już jest dość duże ryzyko. Jeśli ktoś tam da na przykład 32 tysiące, wydaje mi się, że uda mu się wylicytować. Jeśli da, powiedzmy, tych obligacji 25, no to już, mówię, może być ryzykownie z tym. Ja na pewno nie chcę podejmować tego ryzyka, mówić wam, że to wystarczy, nie wystarczy, bo tego nikt z nas nie wie. To są tylko i wyłącznie przypuszczenia, ale tak po prostu typując, strzelając, daję wam taką, może trochę nadzieję, ale no chcę, żeby było w świat wysłane, że moim zdaniem 30 koła powinno już dać radę. Ta eseta jest strasznie tam ciasno ustawiona. Oczywiście to jest fajny cel, tylko też kto by chciał przyjąć od niej pechę, prawda? No raczej nie ma zbyt wielu chętnych. Dobra, ja zbiorę. Albo może nie zbiorę nawet? Chyba ona nie strzeliła we mnie, ale dostałem od gwardzisty. Dobra, dałem pechę. Kurna, gwardzista to mnie farmi tak, że trochę do przesady wręcz bym powiedział. Ten gwardzista jest mega, mega problemem. Ja się, powiem szczerze, jak patrzyłem na niego, tak śmiałem trochę, że gwardzista zaraz spłynie. A on mi tutaj zrobił taki damage za darmo, no jak parówę mnie jakąś obił. Więc to jest trochę wkurzające. Zrobił sporo na mnie. Grając Karro, trzeba też pamiętać niestety o tym, że ten pojazd absolutnie nie nadaje się do gry na zwykłych pociskach, bo na zwykłych macie penetrację 248, na Goldzie 320 i każdy, kto umie w matematykę, no to po prostu wie o tym, że no różnica jest za duża. To nie powinno tak wyglądać, gdyby to było na zwykłym, nie wiem, 270, no to jeszcze pół biedy, ale tu jest taka różnica, że ten Gold naprawdę drastycznie zwiększa wasze wyniki, wasze osiągi, więc warto dopłacić za takie po prostu pociski, taką penetrację, która gwarantuje wam po prostu, wiecie co, no skuteczność. Skuteczność, proszę państwa. Udało nam się znaleźć Sharfutura. To, co jest moją przewagą względem Sharfutura, no to, że ja sobie mogę doładowywać pociski. Nie muszę ładować wszystkich, mogę zadawać sobie jeden. Więc tak jak w Progetto. Okej, okay, raz. Nie, kurna! Co to ma być? Cholera jasna! 121 wyskoczył z dupy, mówię, dobrze idzie. I 121 mi tak pierdyknął, że stałem się, proszę państwa, po prostu ogryskiem. No, że szkórka wodna. Nie lubię takich sytuacji, naprawdę nie lubię takich momentów. Zazwyczaj te bitwy na Berlinie są bardzo szybkie. A tutaj szykuje się dłuższa runda. Nasz gwardzista ma zapas życia, może on coś wykryje. No najbardziej byłoby mi miło, gdyby wykrył grillę 15, prawda? Gdyby wykrył grilla. O! Dzień dobry, grillku. Jak tam grill? Robimy grilla, słuchajcie, robimy grilla. No nie, takiego grilla nie robimy, to nie był damage. Mamy prawie 5000, fajnie, ale kurna, psuje się wynik bitwy. Zobaczcie, naprawdę, to wygląda coraz gorzej. Chyba pojadę sobie po prostu na naszą bazę, wiecie? Ja wiem, że to zajmie długo i powiecie, multi, weź, wyjedź, kurna, zgiń. Ale nie, to nie ma sensu. Pojechałbym na drugą stronę i wsparł naszych po drugiej stronie, bo tam wydaje mi się, że wsparcie może być potrzebne. Jedziemy dalej, bo zostały ostatnie dwa czołgi. Jedziemy. Ten H widzimy, że jest naszym chyba głównym celem w tym momencie. Ciekawe, czy ma magazynek, czy jakie działo po prostu używa na tym pojeździe. Dostał raz. Chyba chce mnie skończyć, ma chrapkę. Zdjęty, pięknie to wyszło. I czy nasz Leopard wygra z T-54? Jak nie, to mu pomożemy może za chwilę. Ale wydaje mi się, że T-54 ładuje szybciej niż Leopard PTA. No właśnie. Nie wiedziałem, kto pierwszy strzelił, ale ogólnie T-54 ma lepszy czas przeładowania, krótszy w sensie. I pojedynek. On działa, nie powinien mu to puścić, wiecie o tym. T-54 ma problemy z opuszczaniem działa. Tylko, że on tutaj jakoś dziwnie się ustawił na jakimś nasypie. O, i w garnek. No i ładnie, i pięknie. 5700. No jak na Karro?
To bardzo dobrze poszło. Pierwsza bitwa fajna. Zobaczymy, czy uda nam się zagrać lepiej na fałeczce. No, fałeczkę bardziej lubię. Przecież ten pojazd jest znany z tego, że gracze nim regularnie robią 10 tysięcy, 13, kurde, 14 tysięcy. Więc kto wie, może i tym razem będzie tak pięknie, tak kolorowo. No zobaczymy, zobaczymy. Wchodzimy do bitwy fałką. Mapa Paryż. Ostatnio widziałem powtórkę na Paryżu, 13 tysięcy zrobił gościu fałką. Nie mówię wam, że tyle zrobię, no bo wiecie, ja jestem multi, paś. To szanujmy się, ale 4 tysiące to jest taki mój cel. Zawsze 4000 dychą lubię robić, to już mnie zawsze jakoś tam cieszy. No może nie Chieftainem i Ebolą, ale fałką to mnie ucieszy. Więc to jest nasz cel, nasz plan. Czy będziemy robić snajpę? Nie będziemy snajpić, nie. To jest zbyt wolne. Musimy jak najszybciej dojechać tam. Na pewno nie będę zatrzymywał się. Mam spota. O kurna. O kurna. Ha. Ha, 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 ha. I to mogłem być ja. No cóż. Ale nie jestem, ale to nie jestem ja. Ale to nie jestem, proszę państwa, ja na szczęście. Ale ten kran miał pecha. Boże, jak ja bym się wkurzył. Ja na jego miejscu. Nie wiem, czy bym miał jeszcze, moi drodzy, monitor. Pewnie bym już grał bez monitora. Ale ta pecha weszła ładnie. O, jestem z niej zadowolony. Fajna, fajna weszła. I teraz podjeżdżamy na blisko, na bliżej, bo... Po prostu chcemy tego Udesa porobić. To samo 277. 277 się odbił. Czy ja cię mogę jakoś spenować? Nie wiem, czy to wejdzie. No właśnie. No właśnie. 277 jest tak ustawiony, niestety, niefortunnie dla mnie, że mógłbym go próbować jakoś w garnek może strzelić. Czy ty we mnie strzelisz? Muszę uważać, aby w policzek do mnie nie strzelił, ale on gra bez golda, więc ja też nie wiem, czy on będzie mnie tak łatwo farmił. Czekajcie. No, teraz udało mi się znaleźć bicie bardziej z prawej strony, prawda? To było z lewej, to jest bardziej prawa. I weszła pecha, fajnie. Działo w prawo, żeby wieża była skontowana i S4 chyba nie spadnie, no bez przesady. Kran? Czy wychyli? Nie zdziwiłbym się, wiecie? Szczerze mówiąc, nie zdziwiłbym się, ale zdjęliśmy 277, więc mamy jeden problem z głowy. Prawie 2000. Tak całkiem gładko, co nie? Całkiem, całkiem gładko. Dobra, jedziemy teraz już nie po Udesa, bo szkoda pocisku na 40 uszkodzeń. Jedziemy dalej po kran. O kurka wodna, co to tu przyjechało? Co to za komitet powitalny? T110E3? Czemu tu przyjechałeś? Bądź gdzieś tam po drugiej stronie mapy, gościu, mi tu E3 jedziesz, no. Nie przebiłem w dolną płytę. Ale ten strzał... No przyznacie, no nie był jakiś zły, no nisko mierzyłem, kurde, żeby weszło. Nie siadło, no trudno, no dobra. On ma dobrą pozycję, więc ja tutaj bardziej bym liczył na to, że on jakiś błąd popełni. Albo ktoś go z naszych wystraszy. Odbił się, nice! I dolna płyta. No, tym razem gra powiedziała, tak, to wejdzie. No i weszło, fajnie. Mamy 2500. Co możemy zrobić znowu? To możemy dalej go prowokować do takich błędów, oczywiście. Do strzału w gąskę albo w Badgera strzeli. W Badgera strzeli. On w Badgera... O, wiedziałem. Ewidentnie ta trójka ma problemy... No kurde, no gdzie w górną? No psz... Musiałem strzelać, bo już się chował. On ma problemy z cierpliwością, tę trójką. Wali kurna po... W gąskach, po wieży jakoś, nie wiem, dziwnie. Dziwny zawodnik. Skończę go, przyjmę, ale go skończę. Nie przyjąłem. Dobra, weszło. Bałem się znowu w nie wejdzie, bo tak dziwnie to leciało. Mamy już prawie 4000. Krana chyba skończysz? Nie skończysz krana. Dobra, to ja jadę. O, krana czy leoparda? Mam nadzieję, że nikt w niego nie strzeli. Dobra. Mogłem w leoparda strzelić teraz tak patrząc na tą sytuację, bo B4 skończyła pewnie krana. Miałbym dużo więcej uszkodzeń, ale już trudno. Niech tak będzie. Leopard ma problemy z prawem jazdy chyba, bo zobaczcie, wjechał w budynek. No cóż, tak to bywa. A ja... Nie mogę strzelić przez po prostu murek, no. Ciężarówki mi jakieś zasłaniały. 140 na hitę, będę kończył lufę raczej.
Znowu słabo się to układa, że znowu będę marnował pocisk na ogryska. Nie lubię takich sytuacji w bitwie, bardzo nie lubię. Nie wiem, czy jest coś dla mnie gorszego, jak walenie takim potężnym kalibrem za jakieś śmieszne wartości, no ale... No tak już jest, nic nie poradzę. Tak po prostu musi być. Teraz co bym sobie zrobił, to zaryzykował. Taki jeden strzał na pocieszenie będzie dla mnie, który może trochę to odrobi. Hajek w leoparda, zobaczymy, czy to wejdzie. O, dupa. No, bez sensu to było. No bez sensu, bo miał 700 życia, więc hajek czy apek nie ma żadnego znaczenia. Mówię, no dwa strzały w tej bitwie oddałem takie totalnie śmieszne za jakieś resztki. Bo tak byśmy mogli mieć piątkę. No ale poszedłem bardziej pod dobijanie niż pod damage. Mam taką wymówkę na tą bitwę. Ale to 4000, które chciałem zrobić, zrobiłem. Także Karo wyszło niby lepiej. Niby, bo Falcon to w ogóle potencjału nie wykorzystałem tej bitwy. Zobaczcie, ja mam full życia. Wszystko się ode mnie odbijało póki co, no ale też nie było dużo strzałów. No gdyby to była bitwa bardziej wyrównana, no to pewnie Falcon bym zrobił więcej. No ale tamta była wyrównana, a ta jest jednostronna. Także tak to, moi drodzy, wygląda, jeśli chodzi o te dwa pojazdy. Napiszcie, który pojazd za klanówki wy wybraliście, albo który wy byście chcieli wybrać. No i co? Ja wam życzę miłego dnia, do zobaczenia, piąteczka i pa, pa.